tygodniu rozpoczęliśmy naukę Gulpaisasa. Na razie przez pierwszą połowę dnia kompilowaliśmy Gulpa, żeby to wszystko działało i żebyśmy mogli się tym swobodnie posługiwać i żeby nie wyskakiwały żadne błędy, bo jak się okazuje, jest milion błędów, które mogą wyskoczyć i całe szczęście na przykład mi nie wyskakiwały, ale chyba byłam jedyną osobą w grupie, której nie wyskakiwały, nie wiedzieć czemu, no bo spodziewałabym się, że mi zawsze coś wyskoczy, że jest nie tak. A Sasa dopiero zaczęliśmy przed przerwą. Z tego co zrozumiałam, to ma być taki sposób na to, żeby sobie ułatwić pisanie kodu CSS, który nam styluje HTML. No i dopiero się okaże, na ile to jest, to ułatwia pracę, a na ile ją utrudnia. Nie zastanawiałam się nad pracą, jest to ciężkie pytanie. Nie zastanawiałam się nad żadną pracą, nie zastanawiałam się, to znaczy myślę, że fajnie by było pracować w miejscu, które robi rzeczy kreatywne i jakieś takie chociaż częściowo innowacyjne, a nie klepie rzeczy, które są takie bardzo standardowe i gdzieś tam powtarzalne, ale nie zastanawiałam się, nie robiłam żadnego researchu rynkowego i ani tutaj w Warszawie, ani w Łodzi, więc jeszcze nie wiem, czego się spodziewać. Przygotuję się do tego pytania na następny raz. To znaczy, generalnie mi najbardziej odpowiadałaby branża związana z kulturą, gdzie mogłabym wykorzystać swoje wykształcenie i gdzieś tam to wszystko by się zazębiało, ale wiem, że nie może być tak pięknie i spodziewam się, że niekoniecznie znajdę to, w czym będę się idealnie odnajdywać, ale myślę też, że jeżeli nie znajdę tego, w czym odnajduję się idealnie, fajnie będzie podjąć nowe wyzwanie i zobaczyć, czy może jednak będę umiała się odnaleźć w jakiejś nowej rzeczywistości branży wiedzy.